Uczestnicy orszaku Czech Król, przywitajmy się słowami pokój i dobro. Powtórzmy. Pokój i dobro. Pokój i dobro. To hasło naszego orszaku. To postanowienie, którego nauczył nas święty Franciszek, organizator pierwszej żywej szopki. Czynimy pokój w świecie otwartym przez różne wojny, konflikty społeczne i polityczne, spory i grupy sąsiedzkie, rodzinne, a także osobiste niepokoje. Nie bójcie się, nie bójcie, oświeca was chwała, niech radość przeogromna na ziemię nastała. Radość ta niech udziałem wszystkich ludzi będzie, a my ją wyśpiewamy w orszaku kolędzie. Złączcie się zastępy, złączcie się ludzie, niech każdy dziś się robi od stworzenia cudzie. Chwała niech będzie Bogu, a ludziom w tym roku niech dobra gości dobro i boku. Bardzo aniołom dziękujemy. Jeszcze dziękuję. Brawo, brawo, oczywiście tak. Moi lepszych rycerzy, król największy, co niesie nadzieję, zbawienie, złoto dam mu z wdzięczności, że przyszedł na ziemię. Moi drodzy, więc ruszamy. Pierw, najpierw budzi gwiazda. Proszę posłuchać, żeby się jakaś była dyscyplina. Proszę poczekać. Gwiazda, królowie, za królami bardzo prosimy gwiazdy orszakowe, te trzy gwiazdy, które towarzyszyły podczas orszaków. Następnie prosimy flagi orszakowe. Proszę chwilkę poczekać. Każdy zdąży, naprawdę, flagi orszakowe zapraszamy. I dziś jaka jest kolejność? Dziś pierwsi pójdą czerwoni. Pójdzie Kasper dzisiaj pierwszy. Następnie po Kasprze zapraszamy Melchiora, czyli zielony kolor. A w tym roku niebieski pójdzie na saniutkim końcu. Bardzo prosimy o bezpieczeństwo. Tylko chorobie. Moi drodzy, jedziemy dalej. Bezpieczeństwo. W tym roku bardzo prosimy, uważajmy, jest ślisko, są zwierzęta, żeby nikomu nic złego się nie wydarzyło. Z kolędą na ustach. O bezpieczeństwo. Jest ślisko, są zwierzęta. Ja w zasięgu.
Syna przyjmuje. Wam doprosimy teraz, żebyście się skupili jak najbliżej z tym nauczeniem. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Niechaj się stanie światłość i dobro zagości. Oddzielił Bóg swą mocą światłość od ciemności. Ciemność nocą, a światłość niechaj dniem się stanie. I tak upłynął pierwszy wieczór i poranek, a potem Bóg oddzielić wody miał pragnienie. Niechaj więc wód pośrodku powstanie sklepienie, a teraz to sklepienie niech niebem się stanie. I tak upłynął drugi wieczór i poranek. Niech razem pod sklepieniem wody nam się mienią. Wtedy suchą powierzchnię Bóg nazywa ziemią. I niech wiele was na ziemi stanie. I tak upłynął piąty wieczór i poranek. Niech ziemia wyda bydło i dzikie zwierzęta. I od tych pędzelów tak się. Co się dowiedzieć tego, poselstwa wesołego, jeżeli to Betlejem zbawienie znaleźliście się w żłobie, a a teraz pokłon złoży